Czy masz świadomość? Są w środku. Są, kurwa, w środku. Usłyszała Nicole Petrol, dziennikarka New York Timesa, od swego informatora w lipcu 2017 roku, który dotarł do nadzwyczajnego komunikatu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i FBI. Ostrzeżenie dotyczyło rozgoszczenia się Rosjan w systemach niezliczonej liczby amerykańskich elektrowni jądrowych i energetycznych. Rafał Górski, Cyberbroń i Zero Day, jesteś na celowniku. Ostateczne składowanie odpadów jądrowych stanowi nadal piętę Achillesa tej technologii. Energia jądrowa, mit i rzeczywistość o zagrożeniach związanych z energią jądrową i jej perspektywach w przyszłości. W wyniku katastrofy 11 marca 2011 roku ewakuowano, choć odpowiednim określeniem powinno być wysiedlono, 164 tysiące obywateli, którzy wówczas usłyszeli brutalne ultimatum. Wracacie do skażonych domów lub porzucacie swoje ziemie i próbujecie rozpocząć nowe życie. Sylwia Adamowicz, promieniowanie w Fukushimie wciąż groźne. Greenpeace ostrzega, Japonia zaprzecza. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Władysław Mielczarski, który pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Posiada ponad 40-letnią praktykę w elektroenergetyce w Polsce i za granicą. W krajach takich jak Australia, Kanada, Singapur brał udział w projektowaniu oraz wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, w kanadyjskiej prowincji Ontario oraz w Polsce. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, ile naprawdę będzie kosztować Polaków elektrownia jądrowa i to zyska, a kto straci na jej budowie? To znaczy, ile będzie kosztować, to tak do końca nie wiadomo. Natomiast w publicznym obiegu pokazują się różne liczby i one się bardzo od siebie różnią, w zależności kto liczy, ile to będzie kosztować. I przykładowo nie tak dawno pan minister Bando, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę strategiczną, w tym elektrownią jądrową, czyli budowę tej elektrowni, powiedział, że oni mają informacje od strony amerykańskiej, że w oparciu o doświadczenia tamtej strony będzie jeden blok kosztował 7 miliardów amerykańskich dolarów. Ale jednocześnie w tym samym czasie, bo 8 maja, ukazała się informacja jednego ze współwłaścicieli elektrowni Vogtle w stanie Virginia, to jest ostatnia elektrownia jądrowa oddawana w Stanach Zjednoczonych, że w tej chwili doliczono się, że dwa bloki będą kosztowały, ale jeszcze nie skończono obliczeń, ale już się doliczono, że są 34 miliardy amerykańskich dolarów, czyli wychodziłoby 17, nie 7, tylko 17. Gdyby to pomnożyć przez taki no, typowy kurs dolara, około 4 zł, to mówimy o 68 czy 70 miliardach złotych. To jest olbrzymi koszt. To jest niewyobrażalny koszt, ponieważ trzy takie bloki, które zamierzamy wybudować, byłyby znacznie większe niż centralny port komunikacyjny, o którym trwają dyskusje. Plus do tego ta elektrownia, która miałaby być wybudowana jądrowa w Polsce, produkowałaby zaledwie 10-12% elektrowni. Więc to jest odpowiedź na pierwszą część pytania, ile to kosztuje. Nie wiadomo, ale prawdopodobnie tyle, że nie będzie nas na to stać. Natomiast kto zyska, kto straci? No można powiedzieć, że stracą wszyscy, ale nie w sposób bezpośredni, że zapłacimy za tą elektrownię, bo prawdopodobnie nie zapłacimy, bo jej nie wybudujemy, ale jeżeli budujemy to w czasach trudno wyobrażalnych, gdzieś po latach 1940, ale tracą teraz wszyscy. Dlaczego? Ponieważ propaganda elektrowni jądrowych jakby
twierdzi i stara się przekonać społeczność, że jeżeli wybudujemy tą elektrownię, to będziemy mieli dużo taniej, czystej energii, co nie jest prawdą. Ale wszyscy w to wierzą, no bo każdy chce wierzyć, że będzie dobrze, prawda? Że nie będzie problemu z elektrowniami, że będzie tania energia, że będzie czysta ta energia. I chcą w to wierzyć. Ale rzeczywistość jest inna. Tego nie będzie. I my w tym czasie, nie tylko my, ale też nasi, powiedzmy, rządzący na nim, czyli ci, którzy administrują państwem, również się zapatrzyli na elektrownię jądrową i nie robi się wiele, żeby w tej chwili, żeby wyremontować elektrownie, które mamy, a one się coraz bardziej starzeją. Wszystkie prognozy mówią, że za 2 lata trzeba będzie zamknąć dużo elektrowni, które pracują od czasów, mówiąc tak kolokwialnie, Gomułki czy Gierka. I to jest problem. Ta cena, którą my zapłacimy, to nie dlatego, że budujemy tą elektrownię, bo prawdopodobieństwo jest małe. Ja nie twierdzę, że na 100%, ale twierdzę, że prawdopodobieństwo jest małe. Natomiast zapłacimy olbrzymią cenę za niedorobienie innych rzeczy, które zapewnią nam energię elektryczną. Bo energia elektryczna, proszę Państwa, musi płynąć każdej sekundy. Społeczeństwo jest tak uzależnione od energii elektrycznej, że trudno sobie to wyobrazić, a szczególnie w naszym klimacie, gdzie sezon grzewczy trwa przez 7 miesięcy w roku. Także na budowie energii, czy na próbie budowy tej elektrowni jądrowej, stracimy wszyscy i to bardzo dużo, ale nie tyle, że zapłacimy za nią, tylko stracimy ze względu na zaniechanie innych działań. Czy taki głos, jaki pan teraz zaprezentował, jest obecny w dostatecznym stopniu w debacie publicznej, pana zdaniem? To znaczy, on jest. Jest wiele osób, które w ten sposób twierdzi jak ja. Tylko jest sytuacja taka, że są te głosy jakby nierozpowszechniane. Natomiast wzmacniane są głosy, które promują energetykę jądrową. Tutaj propaganda energii jądrowej działa według takiej starej zasady marketingu, która po angielsku nazywa się smokes and mirrors, czyli dymy i lustra. Polega na tym, że to, co jest nam niewygodne, na przykład takie analizy, czy takie zdanie, opinie, jakie wyrażam ja, czy inni, no, że jest, jakby zadymia się, smokes, prawda, zmniejsza. Natomiast w stosunku do pozytywnych stosuje się te mirrors, czyli lustra, które się ustawia tak, żeby problem powiększyć i zamplifikować. Jest obecny, ale niestety nie ma na to pieniędzy, bo proszę pamiętać, że na propagandę jądrową płyną olbrzymie pieniądze. Jeżeli my mówiliśmy o projekcie, który jest wart 80 miliardów złotych i tylko jeden blok, to ile pieniędzy można wydać na tak zwany public relation, czyli na przekonywanie ludzi, na robienie specjalnie, powiedzmy, zaprojektowanych badań opinii publicznej i wiele innych. Są olbrzymie pieniądze, które za tym stoją. A kto te pieniądze wydaje na to, żeby właśnie tak nam, a nie inaczej, meblować dzisiaj głowy w Polsce? No wszyscy ci, którzy liczą na zarobki. Poza tym, wie pan, dużo jest grup, którzy na tym zarabiają. Przecież dokonuje się olbrzymią ilość analiz. Proszę zobaczyć, że tak istnieje w Polsce taka firma, która się nazywa Energetyka Jądrowa, czy Polska Energetyka Jądrowa, która najpierw była spółką zależną Polskiej Grupie Energetycznej, teraz przejęło je państwo, więc nie wiadomo dokładnie, ile ona wydała na projekty. Mówi się w takiej sferze, powiedzmy, eksperckiej w tej chwili o 1,5, może 2 miliardach złotych, a proszę zobaczyć, jeszcze niczego nie ma. Proszę zobaczyć, że zrobiono tak zwaną opinię środowiskową. To jest, nie wiem, ja się nie doliczyłem, tylko to jest może ze 20 tysięcy stron. Setki projektów. Iluś ludzi na tym zarobiło? Ileś ludzi, powiedzmy, działa w propagandzie? Jest setki grantów. Więc w związku z tym te pieniądze cały czas płyną. I w związku z tym na to są olbrzymie pieniądze. Natomiast na inne rzeczy pieniędzy nie ma. No, ale pan mówi, że właściwie nic nie ma jeszcze, ale do opinii publicznej intensywnie w zeszłym roku
Dochodziły informacje, że zakupiliśmy produkt od Amerykanów. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza, że nie zakupiliśmy. Tylko myśmy zawarli dwie umowy z firmą amerykańską. Jedna umowa, która była zawarta w marcu zeszłego roku, taka dosyć krótka, to było na takie wstępne analizy czy projekt. I druga umowa, która została bodajże zawarta we wrześniu zeszłego roku, ona jest większa znacznie i ma się skończyć w marcu przyszłego roku. Ona jest na projekt elektrowni, czyli to jest na dokumentację. Natomiast myśmy nie zamówili urządzeń. Nie mamy żadnej umowy dotyczącej zakupu urządzeń do elektrowni jądrowej. I teraz, nawet gdybyśmy chcieli to zawrzeć taką umowę, to nie jest proste, bo nie wszystkie firmy na świecie budują elektrownie jądrowe. Są to bardzo skomplikowane urządzenia technologiczne, dla których budowy trzeba utrzymywać taki łańcuch zaopatrzenia, gdzie są miliony części potrzebne dla tej elektrowni. I te części, na materiały na te części zamawia się nawet 3 lata do przodu. Przecież nie produkuje się specjalnie stali dla reaktorów czy dla turbin. Ją trzeba zamawiać w hucie na 3 lata do przodu. Ona musi mieć odpowiedni skład, musi być odpowiednio walcowana. Później te urządzenia muszą być obrabiane. To się dzieje przez wiele miesięcy, nawet trwa rzędu 3 lat. I te firmy, które są w tym łańcuchu zaopatrzenia, muszą otrzymać pieniądze, muszą mieć umowy, żeby to robić. Przecież nikt za darmo nie będzie produkował stali, nie będzie produkował turbin czy obudowy reaktorów. A myśmy nie zamówili, myśmy nawet nie ogłosili przetargu. My nie wiemy, skąd weźmiemy pieniądze, bo od program energetyki jądrowej powstał, ten, który mamy obecnie, w styczniu 2009 roku. To już jest ponad 15 lat, a my do tej pory nie wiemy, skąd weźmiemy pieniądze. I na tym polega rzecz. Więc proszę zobaczyć, że te informacje, które przedostają się do opinii publicznej, nie chcę powiedzieć, że one są przekłamane w zupełności, ale one są tak interpretowane, że pomiędzy zamówieniem a zakupem gdzieś to się wszystko gubi. Myśmy na pewno nie zakupili elektrowni jądrowej. Zamówiliśmy zaledwie projekt i dokumentację. A od tego droga jest bardzo długa, bo najpierw trzeba zdobyć pieniądze, a mówimy o dziesiątkach miliardów na jeden blok. Później trzeba dopiero zamówić, bo przecież żaden z wykonawców nie przyjmie zamówienia, dopóki my nie zawrzemy z nim umowy, nie przedpłacimy, nie damy zaliczki na te rzeczy, a tego żeśmy nie zrobili. To trochę, jak pan mówi o tym, to trochę mam taka intuicja mi podpowiada, że właściwie to trochę jakby się zachowujemy, czy nas traktują wielki biznes, który nam chce to sprzedać, trochę jak jakiś, nie wiem, trzeci świat. No wie pan, nie chciałbym tego oceniać, ale chciałbym też powiedzieć co innego jako uzupełnienie. Proszę państwa, to jest tak skomplikowana technologia. Oczywiście nie mamy nawet pieniędzy, nie ogłosiliśmy przetargów, nie mamy wiele tam innych rzeczy. Prawdopodobnie to trzeba będzie uzyskać zgodę komisji na pomoc publiczną, no bo przecież żadna firma w to nie zainwestuje, a jak trzeba, jak jest pomoc publiczna, to prawdopodobnie, bo tego nie wiadomo wszystko, to mówimy prawdopodobnie, to wszystko jeszcze przed nami, trzeba będzie ogłosić przetargi, bo trudno, żeby pomoc publiczna odbywała się bez przetargu, a pomoc publiczna oznacza w praktyce, że zostanie wprowadzony mniej lub bardziej ukryty, czy nazwany podatek atomowy. On będzie spor, który będzie obciążał całe społeczeństwo. I teraz, gdybyśmy nawet dzisiaj mieli te pieniądze, mieli rozstrzygnięte przetargi i chcieli zamówić, to do kogo pójdziemy? No pójdziemy do firmy, która buduje te elektrownie na co dzień, która utrzymuje ten cały łańcuch zaopatrzenia swoich kooperantów, którzy działają z wyprzedzeniem, jak mówiłem, nawet 3 lat. No i teraz rozejrzyjmy się po świecie. No, sytuacja wygląda tak, że na pewno najszybciej wybudowałyby nam firmy chińskie. One rzeczywiście u siebie budują w miarę regularnie. Drugą grupą firm to jest Rosatom i firmy rosyjskie, prawda? Bo oni też budują u siebie, budują w Turcji. Tylko że my ani z Chin,
ani z Rosji nie kupimy tej elektrowni. Pan tutaj bardzo dobrze zacytował pana Górskiego dotyczące cyberbro. To są bardzo znane sytuacje, że taka elektrownia to może być koniem trojańskim w systemie. Więc nie kupimy ani tu, ani tu. No więc co nam zostaje? Zostaje jeszcze trzecia grupa firm. To jest firma Areva i EDF we Francji. Oni budują elektrownie, mają technologię, mają opanowaną i dobrą technologię, z tym, że budują bardzo wolno. Ostatnio, czyli w zeszłym roku, oddano blok Olkiluoto w Finlandii, Olkiluoto 3 dokładnie, który rozpoczęto budowę w 2005 roku i budowano 18 lat. W tej chwili, jeszcze w trakcie budowy, chociaż podobno już kończy się, jest blok jądrowy we Francji. W miejscowości Flamanville, to jest zachodnio-północna Francja. On został, jego budowa rozpoczęła się w 2007 roku. Prawda? Proszę zobaczyć, jest już 2024. Dalej trwa. Również Francuzi budują dwa bloki w Hinkley Point, to jest w Anglii. To się zaczęło w 2017 mniej więcej. I takie pozytywne, powiedzmy, optymistyczne oceny, to mówią 2035-2040. Więc nawet gdybyśmy się chcieli zapisać w kolejce, no to jest po 2040, a jeszcze Czesi chcą tam się do tej kolejki dołączyć. Także szanse na te elektrownie są jądrową w Polsce naprawdę bardzo małe, czyli niewielkie, ale jeżeli już, to mówimy o 2040 plus, a może nawet 2045. W tych pana wypowiedziach mocno wybrzmiewa wątek biznesowy. Wiemy z jednej strony, że w Niemczech zamknięto elektrownie jądrowe i do opinii publicznej raczej dochodziła informacja, że zamknięto je ze względów ideologicznych, ideowych, zieloni, ekolodzy i tak dalej protestowali i je zamknięto. Z kolei w Stanach Zjednoczonych nie buduje się tych elektrowni i tam raczej chodzi o biznes. Jak to jest z tymi Niemcami, z tymi Stanami Zjednoczonymi i elektrowniami jądrowymi? To przede wszystkim chodzi o biznes, chociaż sprawy bezpieczeństwa też są istotne. W Stanach Zjednoczonych decyzja o tym, żeby odejść od energetyki jądrowej jako zbyt kosztownej, to jest koniec lat 80. zeszłego wieku. Od lat 80., bo to Czarnobyl tak wstrząsnął, ale to, że jakby wstrząsnął opinią, ale też koszty się olbrzymie pojawiały, więc od końca lat 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych oddano trzy bloki, tylko trzy bloki i nic więcej. Teraz ostatnie dwa bloki się oddaje, to mówiłem, w Virginii w ogóle i więcej nie ma. Ani żadnych planów, ani żadnych zamówień nie ma. To będą ostatnie bloki w Stanach Zjednoczonych, chociaż jest tam chyba około 100 bloków. Także to są te sprawy ekonomiczne przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to myślę, że to jest trochę takie skrzywienie, to popatrzcie, Niemcy tacy szaleni, są jakaś ideologia ich opanowała, zamknęli tą energetykę jądrową swoją. To nie o to chodzi. Nie chcę tutaj mówić, jakie były takie dokładne przyczyny, ale z tego co wiemy, to była głównie sprawa ekonomiczna. To była praktyczna decyzja ekonomiczna. Ze względu na to, że elektrownie, którą posiadali Niemcy, były stare i one nadawały się albo do bardzo gruntownego remontu, ale praktycznie do odbudowy. I oni zdecydowali się po prostu, że nie ma sensu inwestować w tą technologię, tym bardziej, że nie jest ona bezpieczna. Niemcy są dosyć gęsto zaludnionym krajem i w związku z tym zamknęli te elektrownie, ale według mnie 90% przyczyny czy powodów to są typowe powody ekonomiczne. A czego Pana zdaniem uczą nas awarie w elektrowniach jądrowych w Czarnobylu? No to raczej ją kojarzymy na Ukrainie. W Paks na Węgrzech to już właściwie mało kto kojarzy w Polsce. I w Fukushimie też głośna awaria w Japonii, też ją kojarzymy. Ja mam, no, to, na co nas uczy to doświadczenie, to uczy to, co my uczymy studentów, ucząc ich niezawodności urządzeń.
I mówiąc tak bardziej, powiedzmy, trochę z przymrużeniem oka o tym, to możemy powiedzieć, że istnieją takie prawa Murphy'ego. Prawa Murphy'ego, które mówią, jedno z tych praw mówi, że jeżeli coś się może zepsuć, to się na pewno zepsuje. I my o tym doskonale wiemy. Każde urządzenie techniczne może ulec awarii, a jeżeli może ulec, to ulegnie. I to samo było z Czarnobylem, i z Fukushimą, ja już nie mówię o Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych. Po prostu, kiedy przeanalizujemy przyczyny tych awarii, to my dochodzimy do wniosku, że to się nie mogło zdarzyć. To, co się zdarzyło w Czarnobylu, polecam tutaj Państwu w takiej formie trochę lekkiej. To jest film właśnie Czarnobyl na HBO czy HBO, który pokazuje bardzo dokładnie te przyczyny. I półdokumentalny z tym filmem. I to się nie miało prawa stać, że wyłączono zabezpieczenia, żeby przeprowadzić próbę, i doprowadzono do awarii. To działanie ludzkie doprowadziło do awarii. Proszę zobaczyć, co się stało w Fukushimie. Tam w Fukushimie przyszedł tsunami, i to tsunami nie zniszczyło elektrowni, bo elektrownia przetrwała. I te wszystkie budowle przetrwały. Tylko tsunami, fala tsunami zniszczyła słupy linii doprowadzających energię elektryczną do pomp wody chłodzącej, reaktor. I w związku z tym to też nie był jeszcze problem. To jeszcze z tym można sobie dać radę, bo każdy reaktor ma zapasowe silniki diesla napędzające generatory, które dostarczają energii do pomp. Tylko tam było 13 tych silników diesla i żaden z nich nie zadziałał. I to powodowało, że ten reaktor nie miał chłodzenia i po 4 dniach po prostu zaczął się topić. To nazywa się po angielsku meltdown, czyli jakby się zapadało w sobie. Jedyne, co zostało w Czarnobylu dzisiaj, to jest to, że polewa się te reaktory wodą, chłodzi, i na początkowo napełniano zbiorniki. Jakby ktoś miał chwilę, to na internecie są zdjęcia elektrowni Fukushima otoczone przez potężne zbiorniki. Każdy ma 1300 metrów sześciennych wody, skażonej wody, którą gromadzono najpierw w tych zbiornikach. Później okazało się, że już nie ma miejsca i w tej chwili wypuszcza się do oceanu. No i teraz wypuszcza się tą skażoną wodę. No, próbuje to się jakby bagatelizować, no bo z drugiej strony, no to co oni mają zrobić? No, Morze Pacyfik jest wielki, ale ta awaria jest nieopanowana. I my wiemy doskonale, że jeżeli cokolwiek się stanie z elektrownią jądrową, to my nie jesteśmy w stanie tego opanować za bardzo. Tam nie wpuścimy robotów, ponieważ promieniowanie jest tak silne, że wszystkie roboty przestają działać. Nie wpuścimy tam ludzi, bo efekt będzie taki, jak był w Czarnobylu, że dziesiątki ludzi umarło chorobę popromienną. Tych najbardziej odważnych, tych bohaterów, można powiedzieć, żołnierzy, którzy zrzucali bor do reaktorów czy strażaków, którzy to gasili. I tak niestety jest. Jeżeli awaria stanie się w zwykłej elektrowni, gazowej, węglowej, wystarczy odciąć dopływ paliwa i praktycznie po 2 dniach ekipy ratunkowe mogą wejść i to wszystko posprzątać. Natomiast w elektrowni jądrowej to będzie trwało tysiące lat. Fukushima była w 2011 roku. Ona trwa cały czas i za 500 lat będzie trwała dalej. I na tym polega problem. To jest nie tyle, że się urządzenie zepsuje, bo każdy ma prawo się zepsuć, ale to, że w momencie, kiedy nastąpi awaria w elektrowni jądrowej, my jesteśmy bezsilni. A jakie są trzy największe zagrożenia związane z energią jądrową? No, największe zagrożenia to jest promieniowanie wynikające z tego, że jeżeli stanie się awaria, to my tego nie opanujemy. Ale też są inne zagrożenia, które są bagatelizowane po trochu. To jest przechowywanie odpadów jądrowych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że taki reaktor, na przykład, o którym my tu mówimy, ten europejski EPR, on ma 120 ton, o ile ja dokładnie pamiętam, w tej chwili paliwa. Z tego 1/3 jest tam wymieniana po 18 miesiącach. To są tony, tony tego paliwa. Ono jest w takich rurach specjalnych zamknięte, ale w momencie wyjęcia z reaktora, kiedy już
to paliwo jest na tyle jakby spracowane, jeśli mogę użyć takiego słowa, że nie nadaje się do reaktora, ale ono w dalszym ciągu generuje jednak prąd, promieniuje radiację. Więc co się robi z tymi paliwowymi prętami? Przenosi się je do basenów, które są obok reaktorów i tam w zasadzie powinny być 10 lat, są chłodzone. Później powinny być przerabiane i zostają jeszcze odpady takie długoterminowe, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Ponieważ myśmy budowali, to znaczy my, ja to rozumiem, jako społeczność i też inżynierowie w latach 60. czy 50. nawet elektrownie, mówiąc, no dobrze, na razie nie wiemy, co zrobić z tymi odpadami. No ale na pewno nasze dzieci to wymyślą. I upłynęło od tego czasu ponad 50 lat. Czy nawet 60 i dalej nie wymyśliliśmy. Próbujemy te odpady składować i budować takie składowiska długoterminowe. Pierwsze składowisko długoterminowe wybudowali Amerykanie. Było to składowisko w górach granitowych, bo to potrzebne są do tego góry granitowe, w górach Utah w Nevadzie, ale tam były protesty różnych plemion miejscowych i organizacji ekologicznych i w rezultacie nigdy nie uruchomiono tego składowiska. Ono tam jest wybudowane, ale jest puste. Drugie składowisko jest budowane w Finlandii, takie długoterminowe i to się nazywa Onkalo. I ono w tej chwili już tam jest po części kończone, ale tak całkowicie gotowe będzie w 2010 roku. No oczywiście są kraje, które się jakoś mają elektrownie jądrowe, pozbywają się tych odpadów. Oczywiście nikt tego głośno nie mówi, nie ma jakichś, powiedzmy, dowodów. No można powiedzieć, gdzieś tam w sferach, powiedzmy, internetowych pojawiają się jakieś głosy, że jak państwo jest tak rozległe jak nasz wschodni sąsiad, to zawsze gdzieś tam można to wyrzucić. Czy gdzieś indziej, ale to nie ma takich oficjalnych składowisk i to jest jeden z większych problemów. Ja kiedyś, tak przepraszam, że zrobię taką dygresję, kiedyś był taki świetny film, który później usunięto w ogóle z internetu, on się nazywał Onkalo i pokazywał budowę tego składowiska długoterminowego właśnie w Finlandii i pokazywał ludzi, którzy projektowali to składowisko. Jednym z problemów, które oni próbowali rozwiązać, to było, jak my oznaczymy to składowisko w ten sposób, żeby było to widoczne przez ileś tysięcy lat. Przecież nas jako społeczeństwa może nie być. Może przyjść jakieś inne społeczeństwo na innym etapie, inaczej rozwinięte. I to był jeden z większych problemów. Co zrobić z czymś, żeby przekazać informację, że te odpady są niebezpieczne i żeby ta informacja mogła przekazana być nawet za 1000 lat. Bardzo ciekawa koncepcja, co z tym zrobić. Ale te odpady są niebezpieczne i nic nie jesteśmy w stanie to zrobić, bo to jest natura, to jest fizyka. I z tą fizyką no, po prostu nie wygra. A czy ten wątek odpadów w tych biznesplanach i na jakichś rachunkach, bilansach, kosztów, zysków, on jest pana profesora zdaniem dobrze i odpowiednio uwzględniany, żebyśmy my wiedzieli, jakie są rzeczywiste koszty i zyski? Znaczy, koszt sztów to my nigdy nawet nie oszacujemy, ponieważ nie wiemy, co z tym robić. W wielu krajach jest coś takiego, że elektrownie jądrowe działające w tym kraju muszą płacić na tak zwany fundusz likwidacyjny. Czyli część swoich dochodów płacą na fundusz likwidacyjny. I celem tego funduszu jest coś takiego, że gdyby ten operator czy właściciel nie chciał zlikwidować tej elektrowni. Czy to może być właściciel, który zbankrutuje, prawda, w pewnym momencie i trzeba będzie pokryć koszty likwidacji, no to się wtedy pokrywa z tego funduszu. Ale znów chcę podkreślić, no, nikt nie zna tych kosztów likwidacji. Natomiast z tego, co się dyskutuje i mówi, to jest to zarówno drobna część tych wszystkich kosztów, które musi ponieść społeczeństwo. Elektrownie jądrowe nie są ubezpieczone od skutków swoich awarii. One są ubezpieczone od tego, żeby na przykład usunąć jakieś urządzenie, zastąpić to urządzenie, ale nie skutków awarii, tak jak mieliśmy w Czarnobylu. Zresztą tutaj w pana
jakby wprowadzeniu jest również o wysiedleniu ponad 160 tysięcy ludzi przeniesieniu na inne ziemie. To są nieprawdopodobne koszty i zawsze te koszty będzie musiało pokryć państwo, a państwo, no to po prostu my, bo państwo ma tyle pieniędzy, ile my mamy. Czyli te koszty są nieznane, niedoszacowane, ale patrząc tylko na jedną Fukushimę, to są olbrzymie. Nie potrafimy w tej chwili powiedzieć, jak są duże, ale na pewno to nie jest tak, przepraszam, że tak troszeczkę powiem bardziej kolokwialnie, że gdybyśmy mieli elektrownię klasyczną, węglową, prawda, no to możemy ją zamknąć i opuścić, jak to na przykład Amerykanie robią, że nawet nie rozbierają, tylko zostawiają się, przenoszą w inne miejsce. I przyjdą, powiedzmy, osoby, które zezłomują, prawda, zbieracze złomu. No ale z elektrownią jądrową czegoś takiego nie zrobimy. Będziemy musieli pilnować tego miejsca, skażonego miejsca przez tysiące lat, albo wywozić tą ziemię. No sam nawet nie wiem, przyznam się, bo te rzeczy nigdy nie trenowaliśmy, z wyjątkiem tych awarii. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. A czy energia jądrowa jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych? Bo co jakiś czas słyszymy od tak zwanych ekspertów, że na przykład elektrownie atomowe są zeroemisyjne i trzeba i warto do tego je budować. No to tak, w sensie pewnej ideologii, którą przyjęliśmy, że musimy zredukować emisję, bo do końca tych emisji nie da, to elektrownie jądrowe się w to wpisują. I dlatego w tej chwili my w propagandzie mamy takie jakby odżycie pomysłu elektrowni jądrowej, bo ona została zapomniana. W ogóle tam nikt się tym nie przejmował. Jeszcze 15 lat temu się tym nikt nie przejmował. Ale w momencie, kiedy przyszła polityka redukcji emisji, no to się okazało tak, no elektrownie węglowe wiadomo nie, no bo to emisje, elektrownie gazowe wiadomo nie, no bo to emisje. No mamy elektrownie wiatrowe czy słoneczne, no ale w tej chwili słońce zachodzi i za godzinę czy dwie nie będzie już energii ze słońca, z wiatru praktycznie nie ma, w tej chwili minimalny. No więc skąd brać tą energię? No to może elektrownie jądrowe. I to następuje jakby taki powrót w propagandzie do elektrowni jądrowej. Jeszcze tam propaganda też wodór jakby zaczyna podnosić jaką możliwość składowania energii w tym paliwie, ale to wynika po prostu z przyjętej ideologii. Natomiast jeśli chodzi o czystość, to one rzeczywiście są czyste, nie ma powiedzmy, jakichś emisji bezpośrednich, natomiast muszą być chłodzone, tak jak wszystkie inne. I tu od tej strony nie ma żadnej różnicy, z wyjątkiem dwutlenku węgla. No ale tutaj zdania są, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, podzielone. Jest grupa na pewno ludzi, którzy twierdzi, że ten dwutlenek węgla powoduje zmiany klimatyczne. Inni twierdzą, że jest odwrotnie, że to zmiany klimatyczne powodują zmiany w ilości dwutlenku węgla. Nie chciałbym w to wchodzić, ponieważ jest to taki trochę nie do rozstrzygnięcia. Ja z kolei Państwu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nawet jeżeli się pojawiają się w tej debacie publicznej argumenty o zeroemisyjności, i to dość często, to rzadko się pojawiają te informacje, o których Pan Profesor dzisiaj powiedział, związane z emisją. Może nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale właśnie z odpadami. Że to też jest jakaś forma, może w dużym cudzysłowie, emisji takiej elektrowni. Odpady. No ja bym tego, no to tak właśnie mówię, że to jest trudno łączyć. Natomiast
Faktem jest, że nie za bardzo potrafimy sobie poradzić z odpadami. Jeżeli chodzi jeszcze, żeby powiedzmy z energetyką jądrową, to my obecnie opanowaliśmy, to się nazywa fission, czyli rozkład atomu, prawda? Polegający na tym, że atom wodoru jest tam bombardowany neutronami i się rozkłada. Ale jest druga technologia, której nie opanowaliśmy, to się nazywa fusion, czyli połączenie. I ona polega na tym, że dwa atomy wodoru łączą się w atom helium. Jest to technologia bardzo czysta, taka, która jest w gwiazdach. Bo to, że my mamy w tej chwili energię, to polega właśnie na takiej reakcji, która zachodzi w gwiazdach. Tylko problem jest taki, że połączenie tych dwóch atomów, kiedy następuje, może jeszcze wrócę, dlaczego mamy tyle energii, jak te atomy łączymy, bo ja to upraszczam w tej chwili, że jeżeli weźmiemy dwa atomy wodoru, każdy z nich waży po jeden w jakichś jednostkach, to jak połączymy je razem, no to powinny ważyć dwa. One nie ważą dwa, tylko ważą troszeczkę mniej i ten ubytek masy jest przetwarzany na energię zgodnie z wzorem E równa się mc kwadrat, gdzie C jest podniesione do drugiej potęgi, a jest to prędkość światła, jest to olbrzymia liczba. Tylko że problem jest taki, że my nie potrafimy za bardzo symulować tych warunków, które są na Słońcu. Bo też jest zależność między temperaturą tej plazmy, bo to zachodzi w plazmie, i ciśnieniem. My nie jesteśmy w stanie wytworzyć w warunkach tutaj ziemskich takiego ciśnienia, jak jest na Słońcu. W związku z tym musimy podnosić tą temperaturę do 6 milionów stopni, może nawet więcej. Teraz Chińczycy nawet twierdzili, że do 20 podnieśli. Ale ta reakcja, którą udaje nam się utrzymać, to są ułamki sekund. I proszę zobaczyć, że mamy plazmę o temperaturze 6 milionów stopni. I teraz co z tą plazmą zrobić? Jak ona ma pracować? Przecież żaden materiał nie może się dotknąć do tej plazmy, więc co my robimy w tych urządzeniach, tokamakach? Utrzymujemy tą plazmę w próżni, w pewnej odległości. No to są potrzebne olbrzymie elektromagnesy, które utrzymują to pole. Także być może, jeżeli byśmy pozytywnie myśleli, to uda nam się kiedyś tą fuzję opanować. Ale to jest perspektywa kilkuset lat, co najmniej. A na czym dziś Polska powinna oprzeć Pana zdaniem swoje bezpieczeństwo energetyczne? Ale jeśli chodzi o technologię, to nie wiadomo, jeśli się weźmie politykę energetyczną, bo polityka to ogranicza. Na czym powinno być bezpieczeństwo? Co to w ogóle jest bezpieczeństwo? Od tego byśmy zaczęli. Bo wszyscy mówią bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo jest wtedy, bo to jest definicja. Ta definicja nawet jest w takiej ustawie prawa energetycznego. W Polsce i wszystkie inne kraje mniej więcej tą definicję powtarzają. Kiedy jest bezpieczeństwo energetyczne? Wtedy, kiedy zapewniamy społeczeństwu i gospodarce ciągłą dostawę paliw i energii, powtarzam, ciągłą dostawę paliw i energii po akceptowalnych cenach. Co to znaczy po akceptowalnych cenach? Może od tego zacznijmy. To znaczy nie po takich cenach, że ktoś płaci za energię, jest szczęśliwy, ale taki, że jest w stanie zapłacić za tą energię, nie odmawiając sobie innych potrzeb. To jest tak trochę nazwane ubóstwem energetycznym. Ale bo chciałbym wrócić do tego aspektu technicznego, bo ten aspekt techniczny to są ciągłe dostawy, aspekt ekonomiczny, akceptowalne ceny. Ciągłe dostawy, czyli jeśli chodzi o energię elektryczną, to jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. I wtedy mamy bezpieczeństwo energetyczne. Ale jakie technologie są w stanie to dostarczyć? No my mówimy technicznie takie słowo dyspozycyjne. To znaczy, takie elektrownie są nam w stanie zagwarantować te ciągłe dostawy, które są dyspozycyjne. Co to znaczy dyspozycyjne? Że mogą pracować niezależnie od zewnętrznych warunków. I teraz do tych technologii dyspozycyjnych, które dziś opanowaliśmy, to należą trzy. To są elektrownie węglowe, to są elektrownie gazowe i to są elektrownie jądrowe. Są trzy dyspozycyjne technologie. Inne technologie, takie jak wiatr, jak słońce, panele fotowoltaiczne,
jak raki, one nie są dyspozycyjne. Z niej otrzymujemy najwięcej tej energii odnawialnej, ale one nie są dyspozycyjne. Wiatr wieje albo nie słońce świeci. No wiadomo, w dzień świeci, w nocy nie świeci. W zimę słabo. I w związku z tym, jeżeli chcemy, żeby było bezpieczeństwo, żeby społeczeństwo przetrwało, to my musimy mieć elektrownie dyspozycyjne, które zapewnią nam dostawę energii w najgorszych możliwych warunkach, czyli kiedy jest największe zapotrzebowanie, a to jest z reguły w styczniu czy w lutym, kiedy na zewnątrz temperatura jest minus 10 czy minus 15 stopni, co w naszych warunkach zdarza się i wcale nie tak rzadko, bo myśmy się trochę przyzwyczaili do tych ciepłych zim. I teraz, gdyby to przełożyć na warunki polskie, mamy trzy dyspozycyjne technologie. No, pierwsza elektrownia jądrowa, no ale ich nie mamy. Jak mówiliśmy na początku, no może po 2040, ale teraz nie ma. Elektrownie gazowe, no możemy wybudować, nawet my mamy trochę elektrowni gazowych, właściwie elektrociepłowni dokładnie gazowych. One produkują tam chyba w zeszłym roku było około 10% energii i moglibyśmy je rozbudować, tylko problem polega, skąd brać bardzo duże ilości gazu dla tej energetyki wielkoskalowej. To już nie jest 10%. Musielibyśmy zapewnić w pewnym momencie 90 czy więcej procent. W związku z tym, o ile technologicznie jesteśmy w stanie wybudować elektrownie gazowe, to nie jest problem. Nawet one są tańsze trochę niż elektrownie węglowe, a dziesięciokrotnie tańsze niż elektrownie jądrowe. Ale problem jest, skąd brać paliwo. Bo znów jest sytuacja taka, jeżeli my nie będziemy mieli ciągłej dostawy paliwa, to nie mamy bezpieczeństwa. Przekonaliśmy się o tym 2 lata temu, kiedy ceny gazu nagle rosły 10-15-krotnie. Do tej pory ta, jakby powiedzmy, bezpieczeństwo gazowe nie zostało do końca załatwione, bo nie sprowadzamy już rurociągami ze wschodu, bo się okazało jednak, że jest to ryzykowna sprawa. Ale jednocześnie nie jesteśmy w stanie tak na 100% zagwarantować dostaw gazu płynnego, bo tylko taki możemy dostać. Europa, dostawać do Europy, w Europie jest wyjątkiem Norwegii, w zasadzie nie ma złóż gazu, no, trochę na Morzu Północnym. No i zostają nam elektrownie węglowe, ale te ze względu na przyjętą politykę, no, mają zostać zlikwidowane. Czyli proszę zobaczyć, my brniemy taką sytuację bez wyjścia. Elektrowni jądrowych nie mamy i nie wiadomo, czy będziemy mieli. Elektrowni gazowych mamy trochę, ale więcej prawdopodobnie będzie trudno, bo są problemy z dostawą dużej ilości gazu, a węglowe mamy zamknąć. Czyli jeżeli my to zrobimy, tak jak podpowiada nam polityka energetyczna, to popełnimy samobójstwo energetyczne. Po prostu zabraknie nam energii. Jest jakieś rozwiązanie na to samobójstwo? No wie pan, zawsze jest takie samobójstwo. Jeżeli ja bym miał przyrównywać Europę do takiego człowieka o skłonnościach samobójczych, no to myśmy wyszli na poręcz mostu, prawda, który przebiegł gdzieś wysoko nad rzeką i patrzymy w dół i chcemy zrobić krok naprzód. Ale jest jeszcze czas na cofnięcie się. Ja mam nadzieję, że cofniemy się, chociaż koszty, jakie poniesiemy po drodze, będą olbrzymie. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie. Myśmy około roku 2010 w Unii Europejskiej przyjęli tak zwaną strategię lizbońską. I w jednym elementu tej strategii było to, że mieliśmy mieć wyższy poziom dochodu narodowego niż Stany Zjednoczone. Mieliśmy przegonić Stany Zjednoczone. Proszę zobaczyć, na przykład, że w latach 90. poziom dochodów w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych był bardzo blisko, tam 4% było różnicy. Dzisiaj, po 2010 roku do dziś, Stany Zjednoczone jakby urosły w sensie dochodu narodowego per capita o 30%, a myśmy jako Europa stoimy. Wiele krajów ma ujemny wzrost. Polska na tym tle się bardzo dobrze plasuje, ale inne kraje nie. Jako Europa. Biznes ucieka z Europy. To jest tak zwany carbon leakage, to się nazywa ucieczka ze względu na dwutlenek węgla. Firmy się przenoszą. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, co się stało w zeszłym roku.
W zeszłym roku Polska zredukowała emisję dwutlenku węgla w ramach takiego systemu ETS, European ETS, Trace Emission, o prawie 40%. Osiągnęliśmy największą możliwą redukcję. Już w tej chwili dokładnie tak nie pamiętam, liczę z około 60 milionów ton rocznie. Największą z całej Unii Europejskiej. 25% redukcji całej Unii to jest też Polska. Tylko w międzyczasie produkcja tam worków walcowanych spadła o 90%, rur 60%. Proszę zobaczyć, że nawet produkcja tak zwanych szyb zespolonek, a Polska jest liderem, jeśli chodzi o nowoczesne okna, nie tylko w Europie, albo na świecie. Nasz przemysł tutaj był bardzo konkurencyjny, spadła o 20%. Proszę, docierają do nas bez przerwy informacje, zamyka się ta firma, zamyka się. Firmy uciekają z Europy, przenoszą się tam, gdzie nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. I to jest to właśnie takie samobójstwo gospodarcze. I problem polega na tym, jak daleko my się w tym posuniemy, żebyśmy to rzeczywiście odczuli. Kiedy to społeczeństwo na przykład zacznie to rozumieć. My już mamy pewne przejawy, bo widzimy protesty rolników. Jest taka specyficzna grupa, która łączy biznes z życiem, powiedzmy, jakby takim osobistym, bo gospodarstwo rolne to jest trochę biznesu, trochę życia takiego gospodarstwa prywatnego. I oni to już bardzo odczuwają. Inni mniej odczuwają, bo jak ktoś pracuje na tak zwanym etacie, no to dopóki ten etat ma, no to ceny rosną, się mniej odczuwa. Ale w dalszym ciągu się nawet, ale kiedy firmy uciekają, no to wtedy zaczyna być groźnie. I dlatego ja się obawiam, że Europa się ocknie, kiedy tutaj to zahamowanie gospodarcze będzie bardzo głębokie i my zapłacimy bardzo dużą cenę. Bo niestety, no, nie można obciążać własnego przemysłu tak dużymi obciążeniami, jakie są w ramach polityki klimatycznej. A czego my dzisiaj, obywatele, czego my właśnie obywatele powinniśmy domagać się od rządzących w temacie polityki energetycznej, a czego wymagać od siebie? Więc przede wszystkim od rządzących powinniśmy jednego wymagać. Zapytać się, no dobrze, dziś mamy energię. Proszę Państwa, polscy energetycy naprawdę są bardzo dobrze wykwalifikowani i potrafią bardzo dobrze wykonywać swoją pracę. Proszę zobaczyć, że myśmy nie mieli problemów poza incydentalnymi z ograniczeniem dostaw energii od roku 1978-1979. Wtedy to była ta zima stulecia i to był ten szybki rozwój tam za czasów Gierka, kiedy budowaliśmy przemysł i elektrownie nie nadążały za budową przemysłu. I od tego czasu poza incydentami, bo były tam incydenty, to wszyscy dostają tyle energii, ile chcą. Przecież Państwo nie myślą, że któregoś dnia przyjdziecie do domu i nie będzie światła. Nie naładujecie telefonu. Czy nie włączycie innego urządzenia. My cały czas dostarczamy. I jako obywatele powinniśmy się spytać, no dobrze, dziś mamy energię, ale czy będziemy jej mieli za 10-15 lat? I skąd będziemy mieli tą energię? Bo my mamy prawo domagać się tego. My płacimy na to. Proszę zobaczyć, że ta energia rośnie i to w sposób naprawdę momentami już niekontrolowany ze względu na te obciążenia polityki klimatycznej. I my mamy prawo domagać się od rządzących, jakakolwiek to jest opcja polityczna. No dobrze, dziś, ale co będzie za 10 czy 15 lat? Realnie, nie obiecujcie nam elektrowni jądrowych, skoro nawet nie zawarliście umowy na dostawę. A w momencie, kiedy już są wszystkie umowy zawarte, kiedy zaczyna spływać wyposażenie, kiedy spychacze wjeżdżają na plac, to średnio w Europie potrzeba 18 lat. Więc wiecie, ta elektrownia jądrowa to jest gdzieś, nie chcę nawet powiedzieć, na horyzoncie, poza tym horyzontem. Więc nie mówcie nam, że będzie elektrownia jądrowa i że będzie dużo energii, taniej energii, bo tej elektrowni nie wiadomo, czy w ogóle będzie, jeżeli już to za 15 czy 20 lat. I skąd my weźmiemy energię? Jak będziemy żyli jako społeczeństwo? To jest jakby, powiedzmy, to, czego powinniśmy domagać. Natomiast sami byśmy w miarę możliwości, ale be bez
przesady, starać się ograniczać zużycie energii, no, ale nie na zasadzie oszczędzać energii, bo to jest bez sensu. Życie jest tylko jedno, ale też, żeby nie marnotrawić tą energię. I my to robimy, proszę Państwa. Nie potrzeba żadnych zachęt, nie potrzeba żadnych przymusów. Jeśli coś jest lepiej sprawne energetycznie, to społeczeństwo natychmiast podchwytuje to. Proszę zobaczyć na przykład z telewizora i z monitora. No jeszcze przez 15 lat temu dominowały telewizory i monitory lampowe, pożerujące olbrzymią ilość energii. Kiedy ukazały się nowe typy monitorów i telewizorów, znacznie bardziej oszczędne, natychmiast społeczeństwo zaczęło kupować te urządzenia. I podobnie jest z innymi rzeczami. Czyli społeczeństwo będzie w to szło, ale pod warunkiem, że to będzie realne. A proszę zobaczyć, co się dzieje. Bo w miarę polityki energetycznej próbujemy skłonić społeczeństwo, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne. Są bardzo nieefektywne urządzenia. I ludzie nie mają ochoty jej kupować. Dopłacają kraje różne w różny sposób, ale wystarczy te dopłaty zmniejszyć i natychmiast się popyt załamuje na te. Przepraszam, popyt się załamuje na te samochody. I w Polsce jest to samo. Przecież w tej chwili rządzący nam mówią, będziemy dopłacać 1,5 miliarda, czy 1,6 dokładnie, do samochodów elektrycznych, w tym przechodzonych jeszcze. No dobrze, będziemy dopłacać, tylko komu będziecie dopłacać? Przeciętny samochód elektryczny kosztuje 100-150 tysięcy złotych. Czyli będziecie dopłacać ludziom, których i tak stać na ten samochód. Ale mało tego, gdyby nawet te samochody kupić, to mówimy o wielkości zatem związane z tymi dopłatami na poziomie 0,5 miliona samochodów. Proszę Państwa, skąd weźmiemy stacje ładowania? Przecież trzeba sieć przebudować dla tych stacji. To nie to, że postawimy ładowarkę gdzieś. To trzeba całą sieć przebudować, inne transformatory, inne zabezpieczenia. Mało tego, tą energię trzeba wyprodukować. Proszę zobaczyć, że samochód elektryczny jest jednym z najmniej efektywnych czy sprawnych energetycznie urządzeń. Bo ktoś mówi, no samochód elektryczny jest bardzo sprawny, bo to wykorzystuje 80% energii. No tak, ale tej energii, która jest w tak zwanym przysłowiowym gniazdku, to rzeczywiście wykorzystuje 80%. Ale zanim energia znajdzie się w gniazdku, to my musimy ją wyprodukować i przesłać. A to powoduje, że w tym gniazdku przysłowiowym jest 30% energii, którą my w paliwie, i to jakimkolwiek węglu czy gazie, kierujemy do elektrowni. Czyli teraz, jeżeli z tych 30% samochód jeszcze weźmie, znaczy jest sprawny 80%, to sprawność samochodu elektrycznego jest na poziomie 24-25%. To jest znacznie mniej niż klasyczne silniki spalinowe. I w związku z tym wprowadzanie czegoś, co jest na siłę, co jest wbrew jakby obliczeniom nawet energetycznym, powoduje, że społeczeństwo intuicyjnie tego nie chce. Proszę zobaczyć, intuicyjnie tego nie chce. Kupują oczywiście autobusy elektryczne, samorządy, no dlatego, że dostają dopłaty, ale trzeba pamiętać, że te dopłaty to też się z niczego nie biorą. Natomiast społeczeństwo tego nie chce. I od siebie wymagajmy, żebyśmy dążyli do poszanowania energii. I my to robimy. Naprawdę. Jeżeli społeczeństwo widzi, że tej energii można zmniejszyć, nie redukując swoich potrzeb, to po prostu redukuje zużycie. I na koniec jeszcze pytanie, jakiego ważnego pytania nikt panu jeszcze nie zadał w tematach, o których dzisiaj rozmawiamy, i jaka na nie jest odpowiedź? Wie pan, taką rzeczą, którą mnie zarzucają, to jest to, że ja jestem przeciwnikiem elektrowni jądrowych. Ale nikt nie zapytał mnie, czy pan rzeczywiście jest przeciwnikiem elektrowni jądrowych? Bo nawet z tego, powiedzmy, dzisiejszej naszej rozmowy mogłoby to wynikać. I dlaczego? Więc chciałbym tu wyjaśnić, że nie jestem przeciwnikiem. Ja w swojej pracy zawodowej zajmuję się bezpieczeństwem systemów energetycznych. I w ramach tego bezpieczeństwa rozpatruję, jakie są źródła energii, jakie są sieci, którym możesz przesłać tę energię, w jaki sposób ją odbierać. Jednym z tych elementów to są źródła energii. Z tych źródeł energii mamy kilka typów.
To są elektrownie jądrowe, węglowe, gazowe, wiatrowe, panele fotowoltaiczne. I jak każdy z tych w swojej pracy, każdy z tych źródeł energii traktuje w taki sam sposób. To jest takie samo źródło energii. Ono produkuje te same elektrony. No proszę Państwa, niezależnie jakie jest to źródło, czy to jest panel fotowoltaiczny, czy elektrownia węglowa, to te elektrony są takie same. Ja w cudzysłowie oczywiście mówię tutaj, elektrony są dokładnie takie same. Więc my traktujemy w energetyce i ja też traktuję każde źródło tak samo, tylko to źródło ma różną charakterystykę techniczną, ma różne koszty i sposób rozłożenia tych kosztów, jedno więcej na budowę, drugie na eksploatację. To nie jest nic, co jest osobiste. Jakbym na koniec mógł powiedzieć to trochę żartem, trochę pół serio, że gdybym miał do tego użyć język filmów Hollywood, tam powiedział coś takiego, że to jest nothing personal, it's just a job. I takie jest, to jest po prostu ocena w pełni zawodowa i to nie jest kwestia, że ktoś jest za, ktoś jest przeciw. Nie. Tylko jak dana technologia spełnia to, co my oczekujemy, to, co my potrzebujemy, nasze potrzeby, jak spełnia. Jeżeli ona nie spełnia tych potrzeb, jest gdzieś daleko na horyzoncie albo za horyzontem, a my potrzebujemy energii dziś, to niestety to trzeba to powiedzieć głośno. A wtedy niektórym wydaje się, że to jest przeciwko elektroniom. Nie, to nie jest przeciwko elektroniom. To jest tylko ocena, czy spełniamy, zapraszam, te potrzeby, czy nie. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był profesor Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!